Zostaną wymienione jednostki światła w ilości prawie 12 889 sztuk, 2329 słupów, a więc naprawdę skala tych inwestycji jest bardzo, bardzo duża. Łączna wartość projektu 74 miliony, więc to pokazuje, że naprawdę jakość tego oświetlenia poprawi się. Oczywiście ma to wpływ na wskaźniki ekologiczne. Te lampy sodowe odejdą w wielu miastach do przeszłości. Lampy LED-owe je zastąpią. Są to naprawdę bardzo nowoczesne systemy. W wyniku dzisiaj podpisanego projektu chcemy wymienić 2300 opraw, 1150 słupów. Podzieliliśmy miasto na cztery kwartały i dwie części będą objęte tym projektem.